Cześć! Twoja północna ściana robi się z roku na rok coraz bardziej zielona. Masz już tego dość, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Usiądźcie wygodnie i sami ocencie, czy taki diabeł straszny, jak go malują. Zaczęło się od tego, że jeden z naszych widzów podesłał nam zdjęcie brudnej ściany. I była tak mała, tak zielona i tak niedaleko, że postanowiliśmy ją umyć i nagrać o tym film. Nasz widz będzie miał czystą ścianę, a my w zamian materiał na film instruktażowy na nasz kanał. Czyli dla każdego dobry interes. Jak pani mówi, no tu słońca nie ma, ta ściana nie schnie. Aha, jak tu jest, jest woda, to też ta wilgoć może ciągnąć, piernik wie, nie? No. Ale do rzeczy. Wstępna ocena sytuacji i widać gołym okiem, że tynk był uczciwie pomalowany. Czyli efekt powinien być mega fajny. Krok pierwszy, do opryskiwacza leci woda, a do wody glonki, czyli nasz killer zielonych nalotów. Pamiętajcie o maseczce i ochronie oczu. Podwórkowe BHP zachowane, to lecimy z opryskiem. Praca idzie szybko, na taką małą ścianę to samego pryskania było około 10 minut. Dużo, niedużo, zostawiamy tak do następnego dnia, a jak się przeciągnie do tygodnia, to też się nic nie stanie. Były święta, więc na plac boju wracamy po kilku dniach. Glonkill zniszczył mech, a my zabieramy się do mycia pozostałych zanieczyszczeń. Czas na krok drugi, czyli pianatech. Pianatech to piana do mycia elewacji. Zmiększa brud, dzięki czemu myjka łatwiej sobie z nim poradzi. Jak ktoś ma do myjki regulowaną pianownicę, to potrafi zrobić naprawdę mega mocną i gęstą pianę. A i w opryskiwaczu ogrodowym robi tę samą robotę. Może mniej fajerwerków, ale bardziej precyzyjnie i spokojnie. Kładziemy pianatech opryskiem i po kilkunastu minutach lecimy z myciem. Z myciem idzie równie szybko jak z pryskaniem. W tym miejscu ukłon dla inwestora i jego majstra. Porządnie wykonany tynk, dobrze zatarty i w dodatku pomalowany. W takim przypadku mycie dostarcza dużo satysfakcji i wygląda jak te pokazowe filmy z internetu, gdzie ściana jest brudna jak święta ziemia, a po chwili jak nowa. Nasza ściana też już wygląda jak nowa, także czas na krok trzeci, czyli Glon Pro. Glon Pro jest po to, żeby zabezpieczyć ścianę przed mchem i grzybem. Mech i grzyb lubią północne i zacienione ściany, ale nie lubią Glon Pro. Także woda do opryskiwacza, a do wody koncentrat i kończymy dzieło. Nanosimy, czekamy do wyschnięcia i tak zostawiamy. Pamiętajcie, aby oprysk robić wtedy, kiedy ściana nie jest nagrzana przez słońce. Preparat wolniej odpanuje i zadziała lepiej. Roboty na tyle, a my wracamy do kluczowego pytania. Jak tam, drodzy widzowie? Straszny ten diabeł, czy nie straszny? A tak na poważnie, to jeśli macie jakieś pytania dotyczące mycia, to piszcie do nas w komentarzach. A jeśli zastanawia Was, jak się myje inne ściany, te małe i te duże, te mniej brudne i te bardziej brudne, to zapraszamy na kolejne filmy. A dziś dzięki, że byliście z nami. Cześć!